Dzień dobry, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie wszystkich miłośników pięknych woni. Szanowni Państwo, przychodzę do Was z bardzo ciekawą, intrygującą obserwacją, jaką poczyniłam, buszując, jak już widzicie, od ponad roku po półkach sklepowych zawierających perfumy, a jakże w sklepie, w sieci sklepów Zara. Cóż, co roku są tam liczne wyprzedaże, w związku z tym bywa, że wędruję po wielu sklepach w poszukiwaniu jakiegoś konkretnego produktu. No i przyznam, że mam już przez lata, no przez ten rok, zagalopowałam się, poczynione dość osobliwe informacje, które mam nadzieję będą dla Was pewną informacją podczas robienia zakupów perfumowych, a wiem, że jest z tym problem. Słuchajcie, ludzie ciągle się zastanawiają, co kupić. Nie potrafią wybierać, ludzie nie potrafią jakby spojrzeć na siebie albo na osobę, której kupują perfumy w sposób obiektywny. No jest to trudne. Być może trzeba się tego uczyć i więcej temu poświęcić uwagi. No, kanałów czy blogów, książek o takich poradach psychologicznych jest na szczęście coraz więcej i ewoluuje też ten przekaz. Także tutaj na pewno będziecie Państwo mieć narzędzie. Ale tak, jakie jeszcze te obserwacje? No mianowicie takie, że Zara jest bardzo ciekawym producentem, bo z jednej strony ma te, które się sprzedają znakomicie, te ich hity. No, tu jest taka edycja, powiedzmy, perfum okolicznościowa, wiosenna, ale ostatnio oni też bardzo często zmieniają. No, na przykład tak w większości te flakoniki się prezentują i to są hity. Jak wejdziecie do Zary, tam są zawsze tłumy starzy, młodzi, nawet dzieci. Chłopcy, dziewczynki buszują tam gdzieś w tych, głównie w tych. I jeszcze jest linia Zara Jo Malone. To może jeszcze pokażę te flakoniki. To są te hity właśnie. Najpierw były kartoniki, teraz są flakoniki. Też te flakoniki się zmieniały. Dzisiaj już, powiedzmy, wyglądają inaczej niż jeszcze kilka lat temu. I to są w dużej mierze perfumy inspirowane tym, co jest na rynku. Ale moja opinia jest taka, że to nie są takie proste klony. To są perfumy, które... No tak, ani w nazwie, ani w wyglądzie kartonika nie odwołują się do tego, co jest inspiracją. Zapach jest inspiracją, a zapach, jak wiemy, nad czym ubolewają twórcy perfum, perfumiarze, nie jest chroniony prawem, czyli zapach można legalnie kopiować jeden do jednego. Dlaczego? Ano dlatego, że ten sam zapach można uzyskać zupełnie innymi składnikami. W związku z tym, co jest chronione, jedynie receptura. Ale i tu na wszelki wypadek perfumiarze po prostu tych receptur bronią i pilnują. I to jest branża dyskretna, której niewiele się mówi. Jak już perfumiarze czy branża perfumowa coś udostępni, to ma w tym jakiś cel. Nie wiem jaki ukryty. Także to są te hity zaroskie, o nich wspomniałam. I jest ta ambitna linia, której ja jestem wielkim fanem. To jest linia Zara Jo Malone. Ja już właściwie regularnie ją tu pokazuję. Niedawno zrobiłam film o moich ulubionych perfumach z Zary, więc może już nie będę powtarzać tez, wyjmować tych samych flakoników i powtarzać je po prostu. Ale teraz Wam pokażę linię, która się nie przyjęła. I co ciekawe, na co chcę Wam zwrócić uwagę, żebyście Państwo sami sobie odpowiedzieli na pytanie, sami sobie znaleźli odpowiedź, dlaczego tak jest. Dlaczego właśnie te najbardziej chwalone w internetach i w komentarzach, no przyznam, że jestem już od lat aktywnym uczestnikiem perfumowego życia internetowego, i widzę, że właśnie są produkty, które są mocno reklamowane przez komentarze. I teraz tak, to nie jest tak do końca zła sprawa, ponieważ dzisiaj z przekazem informacyjnym no każdy, kto robi jakiś produkt, chce dotrzeć. I niewątpliwie są agencje specjalizujące się w rozpowszechnianiu tej informacji gdzieś tam poprzez komentarze, poprzez grupy, gdzie się budują społeczności. No i teraz tak, w pewnym momencie może tej reklamy być za dużo i Państwo już musicie być ostrożni, bo generalnie z reklamą to jest tak, że ona powinna być oznaczona. To jest taka jedna z podstawowych zasad funkcjonowania tego świata reklamowego. Państwo muszą mieć możliwość oddzielania przekazu sponsorowanego od prawdziwego, rzetelnego. Czy powiedzmy po prostu od informacji. No i właśnie wydaje mi się, że ten przekaz internetowy bazuje na jakiejś luce prawnej i no, w związku z tym, skoro ten teren jest nieuporządkowany, no to jest eksploatowany w sposób okrutny. I owszem, już na twórców jest nałożony obowiązek informowania, że dostał produkt za darmo, albo że mu zapłacono.
Oni już powoli zaczynają to uwzględniać, ale myślę, że jeszcze nie wszyscy, bo jeszcze, nie wiem, w maju, na Dzień Kobiet, widziałam u bardzo wielu na Instagramie, u bardzo wielu znanych influencerek, osób powiedzmy publicznych, od gwiazd telewizji poprzez powiedzmy takie mocniejsze kanały, czy powiedzmy konta, jeden przekaz o jednych perfumach z pewnej sieci perfumeryjnej i właśnie co ciekawe, na tych wszystkich kanałach ten przekaz był ten sam. To są perfumy, które używały nasze mamy, no bo to było z okazji Dnia Mamy, ale ciągle dobrze pachną, ciągle są obecne w sprzedaży. Tak mniej więcej brzmiał ten przekaz, już nie będę szukać, nie będę wspominała gdzie i u kogo. No i nawet jeszcze było, że są kody rabatowe i ile kosztują te perfumy, także to był tak ewidentnie, tak oczywisty przekaz reklamowy, nieoznaczony. Dziwię się, bo to naprawdę osoby, które prowadzą duże programy w telewizji, też tak to pokazywały. Tak jakbym powiedziała, który produkt, to po pierwsze znowu bym zareklamowała produkt, który korzysta z nieuczciwej reklamy, także tego nie chcę. W każdym razie tak było. Ostatnio jedna influencerka też pokazywała perfumy i też w przeddzień premiery ukazało się kilka filmów na TikToku. Zaczynały się od tych samych słów. Udało mi się dorwać przed premierą w dobrej cenie i pokazują ten sam film. Czyli po prostu ten sam przekaz, ta sama treść, tak jakby ta sama osoba pisała scenariusz tym twórcom, którzy robią wrażenie, że to właściwie jest ich prywatny kanał, że pokazują to, co same gdzieś tam znalazły. Także dużo jest takiej jeszcze mieszanki. Jest to taki teren ten internetowy jest takim terenem nieuporządkowanym, ale jak będzie uporządkowany, to boję się, że jeszcze będzie gorzej niż jest. No, generalnie oczywiście twórcy w pierwszej kolejności zostaną, już są zobligowani, ale jeszcze pozostaje strefa komentarzy. I w tych strefach komentarzy właśnie te perfumy były wskazywane jako najwspanialsze i był taki chór. Bo ja rozumiem, że te perfumy mogą się podobać, one są ciekawe, mają nawet niezłe parametry, są bardzo trwałe, ale wąchałam je i no, długo już w tych perfumach siedzę, to już jest kilka dekad. I w mojej opinii to jest zapach trudny i może przeszkadzać w otoczeniu. Podobnie jak to jest to nawiązanie do Baccarat Rouge i sam Baccarat Rouge też tak wygląda flakon. Mniej więcej, chyba złoty był. Także te dwa zapachy nawet u mnie w komentarzach były pompowane, jak próbowałam powiedzieć, no dobrze, że Ci się podoba, ale niekoniecznie jest tak jednoznacznie piękny, to trudniejsza kompozycja. To po prostu zaraz się zlatywał taki chór osób, które dawały odpór moim słowom. Byłam zakrzyczana w komentarzach, więc no widać było, że jest ruch wokół tych perfum. W pewnym momencie już sama pomyślałam, może rzeczywiście jest tyle wiernych fanek tego zapachu. No już machnęłam ręką na ten chór internetowy. No i 2 tygodnie temu, bądź 3, idę ja do Zary i co widzę w Zarze? Przecenione perfumy, które? Ebony Wood przede wszystkim. To był król przeceny. Była tak straszliwie przeceniona ta kompozycja. Uważam, że w momencie, jak jest przeceniona, to warto brać cała ta linia, świece, pędzle do perfumowania się, co tylko było w ramach tej linii, było przecenione i oczywiście zalegają też te perfumy. Red Temptation. No i w przypadku Red Temptation miałam wątpliwości, bo pomyślałam sobie, że może po prostu jest go dużo i bardziej się podoba i przez to jest reklamowany, ale o tym troszeczkę później, właściwie aż pod koniec filmu. No, ale teraz jeszcze wskażę Wam perfumy, które się bardzo dobrze sprzedały, o których byłam przekonana, że będzie im bardzo ciężko. Bohemian Bluebells to jest trudniejsza kompozycja. Nie są to takie perfumy też jednoznacznie oczywiste i ładne. To jest w ogóle cała trudniejsza linia, ale właśnie Ebony Wood uznałam za perfumy najtrudniejsze. No to jest akurat taka wersja wody, powiedzmy, kolońskiej. Podobno nawiązuje do jakiegoś tam hitu rynkowego, ale to nie będziemy go reklamować. Czy czarna tuberoza? Też by się wydawało, no tuberoza. Polacy nie są przyzwyczajeni do białokwiatowców. Też no, te akurat się bardzo dobrze sprzedały i nie było i nie zalegały. Natomiast właśnie Ebony Wood oraz jeszcze dwa zapachy, które, no powiedzmy, Fleur de Patchouli, który wydaje mi się, że chyba już jest takim trochę zapachem, w którym się wyczuwa, że to jest zapach sprzed kilku sprzed 2 dekad. No i jeszcze chyba było Water Lily Tea Dress. No to, ale to minimalnie. Czasem w tych Zarach, które odwiedzam i po których właśnie buszuję w poszukiwaniu, no na przykład całą tą linię chciałam sobie skompletować, czy jak widziałam, że są promocje, więc tak troszeczkę jeździłam po tych sklepach, a przy okazji właśnie obserwowałam, co się sprzedaje, co ludzie oglądają, co się podoba.
No i na koniec Baccara Rouge. Słuchajcie, to jest linia bardzo, czy powiedzmy zamiennik, czyli Red Temptation, linia bardzo popularna. I teraz pomyślałam sobie, jak to jest, czy to rzeczywiście jest najgorszy zapach z Zary, czy może ja się mylę. Więc pomyślałam sobie, zaglądnę na popularny portal aukcyjny, na OLX. To było w tym momencie, kiedy były te wyprzedaże. Być może w ciągu kilku tygodni rzecz się zmieniła, bo jeżeli te perfumy już były dostępne w niższej cenie, to być może powoli już znikają. I zajrzałam na OLX, co się sprzedaje. Wychodzę z założenia, że z rzeczy najlepsze są trudno dostępne. Proszę mnie wyprowadzić z błędu. Mówię, ten film jest po to, żebyście Państwo sami wyciągali wnioski. Ja tylko mówię, jakie są moje obserwacje. I próbowałam policzyć, ile jest ofert kupna, sprzedaży perfum Red Temptation. No to jest przytłaczająca większość tego, co można kupić z tych, które pokazuje tutaj perfum. To jest 50 było ofert sprzedaży. Amber Fusion, który też uważam za zapach troszkę trudniejszy. Nie wiem, czego tu mam. Tak, bo to jest taki trochę trudniejszy zapach. On podobno też do jakiegoś niszowca nawiązuje, ale dla mnie to jest takie skrzyżowanie Good Girl Caroline Herrera z Chanel Chance Eau Fraîche. Bardzo dziwny mariaż. Ale w pewnych sytuacjach może się podobać. Ale i tak nie było ich dużo. A najmniej oczywiście jest taka kompozycja nawiązująca do Sublime Epoch. Nie wiem, czy to mam. Może Stigas Sublime Epoch będzie chyba nawiązywało do... Ja się gubię w tych nazwach. Do Armani My Way. Tak, Sublime Epoch. I tego było najmniej. No, Armani My Way jest hitem. A oczywiście jest taka woda z literkami. To może sobie znowu strzelam w kolano, ale to był hit. I za tym warto się rozglądać. No, WDS 002 łamane przez FRV. Taka nazwa. Także najwięcej było Red Temptation na OLX-ie, a najmniej Sublime Epoch. 50 Red Temptation, 5 Sublime Epoch, czyli ludzie jak mają Sublime Epoch, to się nie wyprzedają albo po prostu no, zniknęły już z rynku. Nie wiem, czy są tak łatwo dostępne, jak były jeszcze kilka lat temu. Także owszem, dobrze, że jest jakiś przekaz reklamowy z internetu, ale myślę, że on jeszcze jest no, taki, jaki jest. Być może najaktywniejszymi osobami w internecie są osoby, które mają, powiedzmy, dość wysoko poprzeczkę ustawioną perfumową i niekoniecznie przepadają za klonami. Z drugiej strony, jakby się zrobił film Tanie Zamienniki, to się klika niewyobrażalnie. No, wiadomo, że kto chce zrobić film i szybko kanał wylansować, to robi albo Tanie Zamienniki, albo Tanie Perfumy, albo Moje Top, albo Moja Kolekcja, albo Najlepsze Perfumy Na, albo Perfumy Komplementogane. To jest właściwie takich 5-6 motywów, które dają szybkie wyświetlenia. No, powiedzmy to tak już na marginesie, w związku z tym, no, skoro te zamienniki i tanie perfumy tak dobrze się klikają, a to mój piesek był, to znaczy, że jednak więcej ludzi ogląda takie perfumy bardziej oczywiste. Ebony Wood to taka kompozycja, która z zamiaru, czy miała właściwie przypominać perfumy Pomegranate Noir Jo Malone. Tamten zapach jest rzeczywiście piękny. Ten jest po prostu trudniejszy. Ale to nie znaczy, że perfumy trudne należy przekreślać. No, też potrafią się pięknie odwdzięczyć i ładnie rozwinąć, ale jakby perfumy to nie ubranie. Ubranie mamy na sobie i to jest nasza sprawa, co mamy na głowie, czy chodzimy w wygodnych butach, czy niewygodnych, ale jak używamy perfum, to tymi perfumami w minimalnych ilościach, ale jednak obdzielamy całe otoczenie i to całe otoczenie musi razem z nami, tymi perfumami, no, po prostu żyć, delektować się albo wręcz ich nienawidzić. Także tutaj wydaje mi się, że bardzo ważny jest taki dobór, żeby nie prowokował do jakichś złych uwag i po prostu, żeby innym też nie sprawiał dyskomfortu. Stąd taki mój przekaz. No, to, co się podoba i w takim głośnym przekazie, to jak widzicie, no, niekoniecznie to musi być materiał na hit. To bezdyskusyjnie nie był to hit, po prostu. Czyli nie jest to zapach, który jest powszechnie akceptowalny. No, to musimy sobie wprost powiedzieć. Dziękuję za uwagę. Wszystkiego pachnącego. Pa, pa.